E, dzień dobry, witam Państwa. E, mija kolejny tydzień, już ponad miesiąc, ale miesiące się składają z tygodni. Kolejny tydzień wojny na Ukrainie, rosyjsko-niemiecko-wojennej eskapady przeciw Ukrainie. E, temat, myślę, jest poruszony ze wszystkich możliwych stron, w związku z tym wpadliśmy na pomysł z panem Janem Wójcikiem. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na pomysł taki, że przyjrzeć się Rosji poza granicami Rosji i nie w Syrii, która też jest mocno opisana, tylko Afryce, gdyż Afryka jest terenem, który Rosjanie nie to, że zajęli, ale starają się tam ugrać swoje. W 2019 roku odbyło się wielkie spotkanie Rosja-Afryka, w którym wzięło udział czytam, 43 przywódców państw afrykańskich. A Rosjanie od tego czasu nakręcili kilka filmów wojennych na temat bardzo dobrych działań rosyjskich żołnierzy na terenie Afryki. Ruszyło się troszeczkę gospodarcze i militarnie, ale żeby opisać się ze szczegółami, oddaję głos panu Janowi. Co robi Rosja w Afryce i po co właściwie eskapada afrykańska? No i co uzyskali przez ten czas, kiedy tam zaczęli znowu działać. Przypominam, że to nie jest tak, że Rosjan tam nigdy nie było. Bo za Sowietów, za Związku Radzieckiego, e, Rosjanie byli w Afryce, w Etiopii między innymi. Oni zniknęli po upadku Sojuszu Sojuzu i teraz wrócili. E, co ugrali, co udało się odzyskać, jak wygląda polityka rosyjska w Afryce? Dobrze, to tak zaczniemy od takiego lotu, rzutu oka z lotu ptaka. Jak tak pan szeroko zaznaczył, i wspomniał ten szczyt w Soczi w roku 2019 kiedy rzeczywiście większość państw afrykańskich pojawiła się w Rosji. No, pamiętamy z piosenki Kazika, w Soczi to było życie, się piło, się jadło. Ten szczyt miał zbudować nowe relacje Rosji z Afryką, ale tak naprawdę Wydaje mi się, że on był też poza rzeczywiście takimi incydentalnymi pewnymi elementami, które Rosja no, z poszczególnymi państwami wygrywa i to będziemy opowiadać sobie dalej. Ten szczyt też miał pokazać Rosji, Rosjanom, że Rosja staje się, wraca do tej globalnej siły. I tutaj jest kilka rzeczy, które Rosja może ugrywać w Afryce. Przede wszystkim Rosja. Pokazuje te swoje ambicje globalne, staje się globalną siłą. To też przekłada się czasami, na przykład w dyplomacji w ONZ, gdy jest głosowanie. Na przykład mieliśmy do czynienia z głosowaniami przeciwko udziałowi Rosji w Radzie Praw Człowieka, żeby ją wyrzucić z Rady Praw Człowieka. No to ten wniosek został w większości państw afrykańskich potraktowany tak, że większość się wstrzymała od głosu lub nie była obecna na głosowaniu, co jest praktycznie tym samym. Generalnie za tym, żeby pozbawić Rosji tego siedzenia, tego miejsca w Radzie Praw Człowieka były kraje, które są no bliżej związane ze Stanami Zjednoczonymi, a przeciwko były takie kraje, które mocno już współpracują z Rosją, jak Algieria, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Erytrea, Etiopia, Mali, Zimbabwe. I to, I to jest jeden z elementów, który Rosja chce ugrać. Drugi element jest elementem militarnym, to znaczy Rosja poprzez wpływanie na poszczególnych przedstawicieli władzy w danych państwach, bo to też nie mówimy, że, to, że wpływa na całe państwo, ale głównie pomaga uzyskać poszczególnym prezydentom, utrzymać władzę czy, czy wesprzeć przewrót. Rosja uzyskuje wpływ na współpracę militarną, na handel bronią w rejonie, a także stara się zabezpieczyć sobie dostęp do strategicznych miejsc. I tutaj Rosja ma takie plany stworzenia bazy morskiej w Libii. Lotnisko w Syrcie w tej chwili cały czas jest pod patrolą rosyjską. Tam stacjonują, zdaje się, syryjskie, ale no, na produkcji rosyjskiej myśliwce. Chce zabezpieczyć sobie port nad Morzem Czerwonym w Sudanie. Chce również mieć bazy zbudowane właśnie w Republice Środkowej Afryki. To jest po to, żeby móc egzekwować swoje działania militarne, egzekwować swój wpływ w tamtym rejonie. I ten wpływ, oprócz tego wpływu takiego militarnego, jest jeszcze wpływ gospodarczy. Rosja stara się zabezpieczyć sobie dostęp do paliw kopalnych, do paliw, do minerałów, do diamentów, złota, do metali rzadkich, takich jak lit, po to, żeby tak naprawdę, bo Rosja ten dostęp do większości z tych rzeczy ma, ma własny, tak? tylko po to, żeby przeciwdziałać próbom Zachodu uniezależniania się od współpracy z Rosją. Na przykład w tej chwili obserwujemy taką sytuację zabiegania przez Stany Zjednoczone, Francję, Hiszpanię o Algierię, o to, żeby Algieria na przykład uruchomiła dodatkowe możliwości produkcyjne, z czym jest to trudno, bo to trochę tr czasu trwa, ale uruchomiła tę produkcję większą gazu. Algeria jest no, od czasów sowieckich mocno zrośnięta z Rosją, i, i ze Związkiem Radzieckim wcześniej, i to jest no, trudne, natomiast no, no, próbuje się tą Algierię jednak przekonać do zmiany do zmiany dowolty, tak? do zmiany sojuszy, chociaż polityka algierska tutaj przez lata jest charakteryzowana jako taka, która która no, ma stałe sojusze. To, to nie jest ta polityka, taką jaką znamy z Turcji, gdzie, gdzie, gdzie mamy transakcyjne różne historie, gdzie, gdzie możemy jedną rzecz wymienić za drugą i, i balansować. I to mniej więcej pokazuje to, co Rosja chce i może osiągnąć. Jej, to znaczy mówiłem właściwie o celach, nie mówiłem o możliwościach. Jeszcze przed wojną w Ukrainie mówiono, że te Możliwości są nie aż tak wielkie. Nie? To jeżeli popatrzymy na to, że handel Rosji z Afryką to jest około 2-3%, w porównaniu na przykład z Chinami, które mają 20 kilka procent handlu, z Rosją, to Rosja nie ma takich możliwości wpływów. Nie jest w stanie prowadzić takich programów, jak prowadzą Stany Zjednoczone. Czy Unia Europejska takich programów sektorowych, popierających cało, cały rozwój państwa, uderzających w różne tam dziedziny, nie tylko w same gospodarcze, nie jest w stanie robić tak wielkich inwestycji jak Chiny, ale jest w stanie właśnie w sektorach, zwłaszcza w sektorze energetycznym, w sektorze minerałów, tutaj uzyskiwać inwestycje? I na przykład też jednym z takich elementów polityki rosyjskiej jest też eksport atomu. E, powstają e, ba, takie nazwijmy to centra badawcze w Nigerii, w Rwandzie, w Zambii, w Ugandzie, które są w, budowane w, przy współpracy z e, Rosją. E, do tego powstają elektrownie w Nigerii w Egipcie. Egipt nawet dostał od Rosji pożyczkę 20 miliardów dolarów na budowę elektrowni atomowej. więc no, Rosja stara sobie się jakoś tę Afrykę wiązać i mieć wpływy, natomiast yy, nie są w tej chwili jeszcze wpływy decydujące. Aczkolwiek, mm -hmm. jeżeli byśmy popatrzyli, no się rozgadałem, ale jeżeli byśmy popatrzyli. Nie, 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 jest okay, Jeżeli jest byśmy ubrak. popatrzyli dalej na, na to, co Rosja zrobiła ostatnio na Sahelu, to znaczy. Mm, Wspierając poszczególne, czy to przewroty, czy, czy, czy władze, cementowanie pewnej władzy, była w stanie wypychać Francję z poszczególnych państw. I to jest groźba, zagrożenie dla Francji, ale też dla Unii Europejskiej, ponieważ no, te regiony związane są z migracją. Tak? Mieliśmy do czynienia przede wszystkim około. W 2016 roku w Republice Środkowoafrykańskiej władzę zdobył prezydent Faustin Arkansas taudera i w 2017 roku, żeby scementować tą władzę przeciwko niemu, trwała rebelia, około 14 rebelianckich grup zaprosił ugrupowania Wagnera. Czy najemników. Oczy, oficjalnie mieli być to szkoleniowcy z Rosji. No, no, nikt by się nie zgodził na, 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 na działania najemników, bo tam też było ONZ y, obecne, żeby stabilizować sytuację. No ale w końcu przy, przybyli ci najemnicy, którzy zwalczając się tych rebeliantów, y, doprowadzili do. Pewnej umowy, która przez jakiś czas od 18-19 roku dała względny spokój, zawieszenie broni z tymi czternastoma ugrupowaniami rebeliackimi. Przepraszam. I w 2020 roku, kiedy były kolejne wybory, powrócił kandydat, i tak te, ta wojna. To, że jakby ten konflikt wewnętrzny odżył, więc to nie, nie, nie ma takiego stałego wpływu. No, natomiast w tej chwili w Rosji przebywa około e, 2000, tak się szacuje, uzbrojonych najemników e, z grupy Wagnera. E, miało być podobno 500 nieuzbrojonych sz szkoleniowców, a, a, ale jest 2000 uzbrojonych i Unia Europejska w tej chwili też prowadzi Hmm, śledztwo i, i sprawę wobec Rosji na, nałożono z tego powodu też na grupę Wagnera sankcje, ponieważ ci ludzie dopuścili się tam, według y, doniesień i według dowodów y, jest, są dowody na 500 zbrodni popełnionych y, przez te ugrupowania tortury, gwałty, morderstwa cywilów y, czyli y, y, to. To, co wydarzyło, wydarza się w dużo większej skali na Ukrainie, tam też się wydarzyło już wcześniej. Jakby Zachód miał świadomość też, jak działają Rosjanie, więc może Ukraina nie powinna być dla nas zaskoczeniem. W zamian za to Rosja, czyli właściwie grupa Wagnera, czy firmy związane z Jwgieniem Prygorzynem, który jest no, podejrzewany o zarządzanie tą grupą, otrzymały dostęp do kopalni złota, diamentów i. W ten sposób finansują pomoc Republice Środkowoafrykańskiej z ich pieniędzy. Natomiast to, o czym mówiliśmy o tych filmach, tutaj Pan wspomniał, Rosja prowadzi swoje swój... no, filmy akcji Godne To jest po prostu pełna profeska. Świetnie sfilmowane, bohaterowie walczący z czarnoskórymi u boku czarnoskórych. Tam się w ogóle pojawiają wszelkie nacje świata. no wygląda po prostu jakby Rosja już całą Afrykę podbiła, jak się ogląda filmy fabularne. No tak, ten film powstał taki w odpowiedzi też na te zarzuty Unii Europejskiej, powstał film propagandowy rosyjski. Turysta, turysta się, tak? tak. Turysta, film nakręcany po rosyjsku. A. I ten film wszedł też do kiny w Republice Środkowoafrykańskiej. Był wyświetlany na stadionie przy dziesięciotysięcznej widowni z udziałem przedstawicieli rządu, przedstawicieli grupy Wagnera. Film pokazuje tak naprawdę. Na odwrót wszystko to, co Unia Europejska zarzuca grupie Wagnerowskiej w Rosji, to znaczy pokazuje na przykład, jak rosyjscy najemnicy chronią kobietę z, dziecko, z dzieckiem przed bandytami, rebeliantów. Jak na przykład grup, wojska ONZ są pokazane i Zachód jako takie, które niespecjalnie reagują na, na te wszystkie zbrodnie I dopiero rosyjscy najemnicy przy, przynoszą pokój. I to jest, to jest ten element propagandy, który on nie jest tylko skierowany do samej Republiki Środkowoafrykańskiej. Ten element propagandy pozwala właśnie grupom Wagnera pojawiać się w innych państwach, ponieważ on nawet moim zdaniem bierze się już z Syrii, tak? To znaczy Rosjanie spróbowali na, na tej całej wojnie w Syrii pokazać, że to oni właśnie przy wsparciu w, wsparli Asada, obronili go przed tą całą rebelią, przed terrorystami. Mało się wspomina o tym, że walczyli tam Kurdowie i, i walczył Zachód. Wiele jest tutaj pokazane jakby, że Rosja jest tą siłą sprawczą, Zachód ma te swoje różne ograniczenia, prawa człowieka i tak dalej zaprosicie Rosjan, to oni Wam to wszystko ustawią. Nie? Jak to ma być? Jeżeli mówiliśmy przed chwilą o wymianie handlowej, to ona może nie wygląda jakoś rewelacyjnie dla Rosjan, jak tak się spojrzy przez pryzmat, e, bo podam dane. E, wymiana handlowa z Chinami, afrykańska, to jest 200 miliardów dolarów, tak? Unia 300 miliardów, ale już USA to jest tylko 61 miliardów, i Rosjanie tutaj mają 20 miliardów. To są dane sprze, sprzed dwóch lat. Tak. Tyle, że jeżeli spojrzymy na sam handel bronią, to w tych 20 miliardach sprzed dwóch lat danych e, dotyczących Rosji to jest 17% całego eksportu broni rosyjskiego. Całkiem sporo. Tak. E, tak, Rosja właśnie to kieruje, głównie, głównie ten, ta wymiana handlowa dotyczy sprzedaży broni Afryce, ale to też jest i tak, nawet to, co Pan podaje, jest to w pewien sposób zafałszowane. Zaraz powiem, jaka informacja jest tutaj istotna. To znaczy, Rosja stała się głównym dostawcą do Afryki. W 2017 roku oni dostarczyli 37% broni, która została kupiona w Afryce. To, jak to Pan mówił, stanowiło w latach 16-20-18% jej całego handlu. Ale jeżeli popatrzymy na sam rok 2017, to Afryka kupiła 8,5 miliarda dolarów broni, a z tego sama Algieria 6,9, czyli prawie 7 miliardów broni kupiła sama Algieria. Więc ten, ten handel broni z innymi krajami jest no, jakby dużo mniejszy i mniej, mniej znaczący. Natomiast broń rosyjska cieszy się popularnością w Afryce, bo jest znana. Jest tania, tak? Prosta, prosta, i, prosta tania, i tania. Tak? Mhm. Wiemy, że dlaczego wina dobre są tanie. Bo są dobre mhm. i tanie. Mhm. Więc... No dobrze, ale. A w... przepraszam. Nie, nie, proszę, proszę. Nie, nie bo w, tak trochę poddajemy wątpliwość siłę propagandy nawet Rosjan w Afryce. Tymczasem tam powstają pomniki armii rosyjskiej, więc. Jak wygląda pozycja taka, taka faktyczna w, Rosjan w Afryce? Bo większość z tych 40 paru państw afrykańskich, które przyjechały na kongres Rosja-Afryka, no w ogóle nie skorzystała z, 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 z porad oraz ze współpracy z Rosjanami. Ja teraz byłem na Węgrzech tydzień mm. temu przy okazji wyborów i powiem tak. Tam więcej było w polityków z Afryki niż z Europy. Ja wiem, że jest trochę ograniczony dostęp Orbana do, do polityków europejskich, ale tam się zjechało RPA, Nigeria, Czad i tak dalej. I tak dalej. A, czy to nie jest tak, że politycy afrykańscy w większości jeżdżą takie imprezy, że właśnie tak jak Pan powiedział, spędzić miło czas? Czy to coś wynika więcej z ich zainteresowania e, Europą, Rosją i tak dalej? No zależy, jak będziemy patrzeć, w którym obszarze. Tak? Dlatego, zaraz powrócę do, do propagandy, ale jeśli mówimy o tym samym handlu i wymianie z Afryką, Rosja ma podpisane umowy o współpracy militarnej z większością państw afrykańskich. Łatwiej jest wymieniać te państwa, które tej umowy nie mają, niż te państwa, które... Które mają, tak? Głównie nie mają te państwa z zachodniej Afryki, z te, które Maroko, nie mają państwa z Zatoki Gwinejskiej, nie wszystkie, ale Togo, Benin, które są bardziej związane ze Stanami Zjednoczonymi czy Francją. Ale to jest no, podpisany dokument współpracy militarnej. Z drugiej strony wielu Krajach toczą się te projekty dotyczące wydobywania złóż, i tutaj Rosja próbuje no, na, na tym zarobić, a jednocześnie wesprzeć militarnie, bo, bo, bo powiedzmy tak, no, jeżeli byśmy mieli wymieniać militarną obecność Wagnera, to w tej chwili to jest Sudan, e, to jest Libia, to jest Republika Środkowoafrykańska, to jest Mali, podejrzenia o Burkina Faso, byli jeszcze w Mozambiku, to się nie za bardzo udało, i przez chwilę byli na Madagaskarze więc tak dość szeroko. Do tego mamy kwestie no, wchodzenia w te różne projekty, już mówię o tych projektach atomowych, ale są też jeszcze projekty związane z paliwami kopalnymi i tutaj bardzo angażują się na przykład w Nigerii, dlatego żeby mieć udział w produkcji ropy naftowej, która będzie transportowana albo przez Saharę, Maroko do, przez, przez Saharę, Algierię do Europy, albo szelfem afrykańskim, też jest plany budowy rurociągu do Maroka i też dalej do Europy. Rosja chciałaby mieć jakby w tym udział i kontrolę nad tym, co się tam dzieje, ponieważ no widzimy, jak tutaj w tej chwili Zachód stara się pozbawić Rosję wpływów, więc ona próbuje tutaj z drugiej strony szachować. Z tym państwom, Wiele to nie daje. Jakby no, to nie jest tak, że Rosja prowadzi tam jakieś działania rozwojowe. Natomiast no, jest jakaś propaganda. Pojawiają się pomniki. W, w Mali jak był przewrót, to też przyjechali wagnerowcy, to też wszyscy witali wagnerowców jako no, tych takich, którzy uwolnią Mali od terroryzmu, ale też i od Francji. Właściwie to jest taki, też to jest wymienione w literaturze, jak te grupy rosyjskie mają pewien taki, z tych paramilitarnych kontraktorów, mają pewien schemat działania. Najpierw pojawiają się tam właśnie jakaś propaganda antyzachodnia, antyislamska, też, bo tutaj często wchodzą w, w jakby antydżihadystyczne, tak? Jak Zachód jest oskarżany o to, że tak naprawdę eksploatuje Afrykę, więc. Ma na sobie to brzemię kolonializmu. Potem te grupy zabezpieczają sobie kontrakty z, na właśnie na wydobywanie różnych minerałów czy, czy kamieni szlachetnych i dalej wchodzą we współpracę wojskową. Szko, szkolą żołnierzy, jakby współpracują z nimi i, i wzmacniają tą daną władzę w Afryce. Więc y, ten element propagandy, pokazywania tego Rosjanina jako kogoś, kto przychodzi z zewnątrz, nie jest związany z siłą kolonialną, jest y, no kimś, kto ma teore teoretycznie ochronić y, miejscowych, jest obecny. Tak? Jak długo to się utrzyma, to jest pytanie, no bo okazuje się, że te grupy Wagnerowskie też nie mają zamiaru za bardzo tracić głów za różne tam sprawy i w momencie na przykład jak mieliśmy w Libii mm, odwrót od ataku na Tobruk generał Halifa Haftar był odpychany w 2020 roku kiedy, kiedy Turcy wsparli to rząd w Tobruku to grupy Wagnera się wycofały tak? nie, nie, nie wspierały generała to, no, oczywiście wycofały się tam do linii Sirtej tam gdzie ustalono obecnie linię Rozejmu. Natomiast podobna sytuacja tak samo była w Mozambiku, gdzie zostali wezwani do stłumienia tej rebelii dżihadystycznej na północy kraju, o której kiedyś u pana rozmawiałem. I też niespecjalnie sobie poradzili, niezbyt dobrze odczytali relacje, jakie tam panują między różnymi ugrupowaniami, między ludźmi, i też te ugrupowania dżihadystyczne podobno dostały wsparcie od innych członków ISIS i Rosjanie się też wycofali wtedy z tego. Więc, więc jakby na dłuższą metę na pewno Rosja nie będzie tutaj budowała stabilizacji tych krajów. Tak, mm -hmm. <laughs> tak jak się wygląda jej pozycja. Bo z tego co Pan mówi, to owszem, pojawili się w Afryce, mm -hmm. ale jakoś tak bez e, nadziei na wielki sukces, ewentualnie jeśli z nadzieją, to bez możliwości. Tak, czy to wynika z słabości Rosji jako takiej? Bo e, wspomniał Pan o Mali, e, ambasador francuski z Mali musiał uciekać w wyniku e, tego, co tam się działo. E, Francuzi wspominają często o tym, że jeżeli nie są wypierani przez Rosjan z Afryki, z Sahelu, o którym rozmawialiśmy kilkukrotnie na Polityko TV, linki poniżej programu, e, no to. Ewidentnie Rosjanie się wzmocnili na tamtym terenie, więc jaka jest realna sytuacja Rosji? Ona nie może bardziej, bo jej na to nie stać, czy nie może, bo nie ma tam większych interesów, czy jest tam tylko i wyłącznie po to, żeby gaś to miękkie podbrzusze Europy, w, które jest podatne na stresy dżihadystyczne i emigranckie. No dobra, za dżihad nam wyłączą program, ale trudno. Za dżihadystyczne. To już pan powiedział, wszystko, to ja dziękuję. To znaczy, szczerze mówiąc, tak to jest. No, to znaczy, oni z jednej strony nie mają finansowo takich możliwości. Dzisiaj, jeszcze po wojnie na Ukrainie, to będzie jeszcze gorzej. Tak? Oczywiście widzimy też, jak niewielka jest siła potrzebna. No, dlatego gdzieś trafia 2000 żołnierzy, najemników którym w dodatku płaci y, ten prezydent dany, na przykład, czy, czy hunta w Mali, która obaliła prezydenta, y, dają im kontrakty jeszcze na ten, więc to Rosji aż tak dużo nie kosztuje. Takie, takie zaangażowanie, a jak widać, są w stanie wypychać Francję z tamtych rejonów. Francja oczywiście próbuje się nie dać, mówi, że ta grupa G5 będzie jeszcze funkcjonowała czyli ta grupa pięciu państw na Sahelu, które mają walczyć z dżihadyzmem, będzie. Hmm, Francja przenosi tych e, swoich żołnierzy do, do okolicznych państw, natomiast y, mówi się, że ta Barka, operacja Barkany i ta Kuba już po prostu umrą, czyli te operacje, które miały wesprzeć tak naprawdę państwa afrykańskie w walce z dżihadyzmem. Ale z drugiej strony, Rosja, jak już się tam pojawia, to niespecjalnie też cokolwiek robi. E, były niedawno już takie walki między plemionami e, Dogonów a Fulanich. to są walki tak naprawdę o terytoria, o. O wodę, które są tak naprawdę podłożem tego terroryzmu na Sahelu. I e, jeżeli mamy tutaj mówić o tym, że Rosja w jakiś sposób ustabilizuje ten region, to niespecjalnie zresztą podobną sytuację mieliśmy w Sudanie. No, to znaczy, w Sudanie w 2017 roku. Wagnerowcy pojawili się oficjalnie, żeby chronić kopalnie należące do rosyjskich firm, żeby przeprowadzić szkolenia, ale tak naprawdę pomagali tłumić antyprezydenckie demonstracje przeciwko Omarowi al-Bashirowi. Było ich około 500. I, hmm, Wagnerowców czy demonstracji? Wagnerowców. Okay. Wagnerowców. E Początkowo też rozpuszczali właśnie taką propagandę, że te demonstracje są antyislamskie, pro LGBT, pro zachodnie, więc jakby nastawiali też ludzi przeciwko demonstrantom, nie udało się ochronić Bashira, ale też nie udało się usunąć wagnerowców. Oni tam dalej pozostali. Przez pewien czas nie było pewności, jak dalej będą wyglądały relacje między Sudanem a Rosją, ale w, zdaje się, w ubiegłym roku doszło do kolejnego przewrotu w Sudanie i przeprowadzonego przez dowódcę Abdela Fataha al-Burhana i został stworzony nowy rząd. I już w tej chwili mamy właściwie z marca doniesienia, że rząd sudański jest otwarty na współpracę z Rosją, a tak, tak na pewno na, tak najbardziej na to, na co Rosji najbardziej zależy, to znaczy port nad Morzem Czerwonym. I francuscy analitycy mówią troszeczkę, że podajemy Rosji tą Afrykę na tacy, w tym sensie te, te wpływy, dlatego że no Europa rozważa tutaj te wszystkie wsparcia, czy wspierać dyktatorów, czy, czy, nie, czy, czy współpracować, na ile to są związane z prawami człowieka. No i w tym momencie Rosja wchodzi, Rosja nie ma tych rozsterek, wspiera silniejszego i stara się uzyskać to, co może. No to pytanie powstaje w takim razie, bo tak, w Afryce, z tego co Pan mówi, są, ale nie mają pieniędzy i te siły są dość skromne, tak naprawdę. Są opłacane mm. przez, przez, miejscowe, przez miejscowych wataszków, prezydentów e, państwa. E, w Syrii. Mocno przereklamowane zwycięstwo Rosjan nad ISIS, bo nie było to samodzielne zwycięstwo. Wszyscy bali się jeszcze miesiąc temu wielkiej armii rosyjskiej, nowoczesnej, która jak uderzy na w zachód, to zmiecie Polskę w kilka godzin. Tymczasem ta armia okazała się, chyba już można to powiedzieć bez obawy, że gdzieś się czają super nowoczesne jednostki. No. Przestarzała i nieprofesjonalna, tak? więc y, pytanie w, o samą Rosję w tym momencie. Na ile Rosja jest y, poważnym przeciwnikiem dla świata zachodniego? No, cały czas jest poważnym, bo ma broń nuklearną, tak? Ten, ten szantaż nuklearny istnieje. E, cały czas nie jest to też tak, że Ukraina już wygrała, tak? na no, cały czas trwa tam konflikt, e, no ale jeżeli teraz rzeczywiście wykorzystamy tą pauzę, żeby dozbroić Ukrainę, to dużo zależy od państw zachodnich. To jest y, możliwe, że no, ten konflikt, z Ukra o Ukrainę będzie przegrywać też i militarnie. Jest taka szansa nawet nawet jeżeli nikła. Natomiast y, jak widać, tutaj są, te działania Rosji są prowadzone na szeroką skalę i tak jak mówiłem wcześniej, przy wykorzystaniu niewielkich jednostek. I to jest też pytanie, dlaczego my te, też nie jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać. Ja troszeczkę mam taką koncepcję, że to jest kwestia tego, że jeżeli popatrzymy fizycznie na takie zjawisko jak y, siła, to to jest masa razy przyspieszenie, tak? To przyspieszenie ma kierunek, nie? Jeden ten sam. Natomiast zachód ma pewną masę, ale nie ma tego przyspieszenia w jednym kierunku. Energia idzie w różnych wektorach. I może to jest powód dlatego, że dlaczego po prostu nie jesteśmy w stanie y, Wydajewać by się konwencjonalnie słabej Rosji przeciwdziałać. Tak? No, z, y, pamiętam dyskusje nawet w Polsce, były, czy wspierać Francję m, na Sahelu. Też, też o tym rozmawialiśmy, że, że, że Polska się tutaj wahała, inne kraje chciały pomóc. Jeżeli by się udało tam y, bardziej ustabilizować władzę i Zatrzymać ten konflikt dżihadystyczny, no to może nie byłoby możliwości w ogóle dla Rosji do wejścia. No ale Rosja wykorzystuje to i tak naprawdę będzie prowadzić w Afryce takie działania, które z jednej strony przyniosą jej krótkie korzyści gospodarcze. Zresztą to też jest ciekawe, że Rosja pojawia się w Afryce tak naprawdę po 2000, to jest taka mała dygresja, po 2014 roku, kiedy nałożono na nią sankcje w związku z atakiem na Ukrainę, zajęciem Krymu i Wsparciem tych republik separatystycznych. I to jest też element tego, że Rosja tam szuka jakichś możliwości. Tak naprawdę ci oligarchowie związani z tymi też ugrupowaniami militarnymi szukają możliwości zarobku w innym miejscu. Więc, więc oni raczej będą prowadzili takie działania destruktywne wobec Europy, tak? Będą temu przeciwdziałały. Oczywiście z drugiej strony. Musimy powiedzieć też, że Francja w pewien sposób, czy przyzwoliła na to, no, prowadziła taką ryzykowną grę w Libii. Z tego co pamiętam, też chyba o Libii rozmawialiśmy. Tak. A może nie? nie? Nie pamiętam już. a, a, a program o Libii, Libii. Tak. Jest, jest osobny odcinek i też go zalinkuję. Tak. Bo o Libii był duży program, o tym, co tam się dzieje. I... Właśnie o tym, jak, jak to zostali wykiszkowani Libijczycy przez Jankesów, Turków, przez Rosjan, przez wszystkich. Także zapraszam do linku później do programu. I właśnie Francja przez pewien czas, oczywiście oficjalnie mówiąc, że jest tam bezstronna, ale jednak jej na rękę było wspieranie przez Rosję tej, tego ugrupowania libijskiej armii narodowej związanej z generałem Haftarem, czyli tej oskarżanej o to, że ona nie jest rozpoznana przez ONZ. To jest oczywiście dłuższa historia. I Francja tam się pojawiała po stronie Rosji Zjednoczonych Emiratów Arabskich Egiptu, tak? I, więc Francja przez jakiś czas przyzwalała na to, że miała wiedzę i przyzwalała na to, że tam są najemnicy rosyjscy i działają w Afryce i, i, i wspierają różne takie działania. Nagle Francja w tej chwili dostaje tym samym, że tak powiem, brzydko w łeb e, na Sahelu. Więc e, no to jest też ta kwestia niekonsekwentnej polityki. I e, Francja próbowała w jakiś sposób tutaj z Rosją. E, współpracować powiedzmy na to. Macron wielokrotnie też, jak mówimy tutaj, że dzwonił do Putina teraz w sprawie Ukrainy, w sprawie Libii też odbywał wielogodzinne rozmowy i próbował coś wynegocjować, zwłaszcza, no, no Francja też ma, miała tam swoje interesy związane też z przemysłem e, paliw kopalnych. I wreszcie jest, z drugiej strony są jeszcze te Stany Zjednoczone, które próbują tą Afrykę jednocześnie utrzymać w te swoje wpływy na zachodnim wybrzeżu Maroko i, i Senegal, ale z drugiej strony też próbują je rozbudować. Stany Zjednoczone jeszcze za Donalda ta, Trumpa powołały coś takiego, jak, usta uchwaliły coś takiego jak Global Fragility Act, czyli ustawa przeciwdziałania kruchości na świecie. I to jest ustawa, która ma. Wspierać państwa, które są zagrożone upad upadkiem. Tak? To nie, nie są państwa upadłe, ale państwa takie, które no, ze względu na sąsiadów, ze względu na sytuację wewnętrzną mogą upaść. I y, Joe Biden miesiąc temu, zdaje się, czy nawet dwa tygodnie temu, podpisał coś takiego jak na podstawie tej ustawy Strategia Zapobiegania Konfliktom i Promowania Stabilności i wymienił państwa, którym wspomoże. I większość z tych państw jest w Afryce. I to są państwa wybrzeża Zatoki Gwinejskiej i w ogóle wybrzeża Afryki. E, tutaj mamy do czynienia z Ganą, Gwineą, Togo, Beninem, wybrzeżem Kości Słoniowej. To są państwa, o które też u pana w programie kiedyś wspominałem, że dżihadyści od północy próbują do tych państw podejść. E, więc oni, Stany Zjednoczone, chcą wesprzeć finansowo, szkoleniowo, rozwój de demokracji, rozwój praw człowieka, tak dalej, rozwój ekonomii, działania militarne. E, Wesprzeć te państwa. Do tego dochodzi jeszcze Libia i Mozambik. Mozambik też znany już powinien być widzą tak. z, z tych rozmów. I Osobny program, w którym pani opowiadał o tym, jak to Portugalczycy już Portugalczycy, którzy kiedyś byli kolonistami tego rejonu, wycofali się, oddając wolność temu państwu, po czym wrócili jako korporacje zagraniczne już bez obciążeń związanych z koniecznością rozwoju państwa, bo ciągnął stamtąd to, co ciągnęli jako koloniści. Mają czyste ręce, a tam jest bieda i są różne brzydkie wyrazy, tu nie będę teraz mówił, bo to mi się kojarzy w bardzo brzydki sposób. Przepraszam, że przerwałem. No i Stany Zjednoczone chcą tej biedzie zapobiec. Z Mozambikiem podpisali osobną umowę na półtora miliarda dolarów na wsparcie ekonomiczne na, na, na wsparcie rozwojowe. No, i tak naprawdę no, robią to z dwóch powodów. Z jednego powodu obecności tam amerykańskich firm, francuskich też pewno znowu skorzystają na tym e, e, wydobyciu gazu i ropy, e, która jest na szelfie kontynentalnym w tym państwie. A z drugiej strony, e, ważnym, może nie najważniejszym, ale jednym z takich ważnych obszarów jest cieśnina e, pomiędzy Mozambikiem a Madagaskarem. Która, którędy przepływa też handel. Yy, I w, w sytuacji blokady, na przykład z Suezu, jak mieliśmy z tym niedawno do czynienia, tak, to, to okazuje się, że taka ciśnina może mieć znaczenie wtedy, tak, bo to jest, może być jakoś taka alternatywna droga. Więc stany też się... mówimy, o, mówimy o statku Evergreen, który zablokował tak. kanał Suezki e, w też tajemniczy sposób bardzo, bo nie powinien go zablokować, ale by się. Udało po serii jakichś dziwnych ruchów przed wpłynięciem do kanału. Taka dygresja. Przypominam sytuację, bo może komuś zimknęła ta światowa blokada kanału słowackiego. Więc Stany, jak widzimy, pojawiają się w tych obszarach, które rzeczywiście mają problemy z kruchością, trzeba wesprzeć, można je rozwijać, ale to też jest, widać tę strategię. Z jednej strony tutaj ten kanał i, i złoża, z drugiej strony mamy zatokę. Te państwa blisko Sahelu, gdzie obecna jest właśnie Rosja, Chiny, to Stany próbują się tam rozlokować, żeby no, jakby pilnować tego regionu i, 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 i przeciwdziałać rozwojowi Rosji i Chin w tamtym regionie. Więc te wszystkie takie historie trochę o tym, że Stany mogą, chcą się wycofać i, i zrobić tak zwany pivot na Pacyfik to one no rzeczywiście one są prawdziwe. Tak? No to, to jest główny interes w tej chwili Stanów, główny konflikt, jaki sta, Stany rozpatrują, ale z drugiej strony wygląda na to, że nie są w stanie chyba zostawić sobie całego świata w ogóle na boku i, i zająć się tylko, tylko tym. Widać, że muszą być też aktywne w różnych yy, miejscach. Ale to jest aktywność y, czysto finansowa, czy militarnie też tam się pojawili znowu Amerykanie? Militarnie się tam jeszcze nie pojawili, natomiast y, w ramach tego, y, tej strategii zapobiegania konfliktom y, będą też szkolenia dla, dla i służb wewnętrznych, i dla wojska. Dlatego że, że te, te kraje też mają problemy, y, tak jak Mozambik, no, z, z tym dżihadystycznym powstaniem na północy, w Cabo Delgado. Wróćmy na chwilę do Rosji, znaczy, na koniec do Rosji wróćmy, ale to myślę, że będzie dość spory e, materiał może z tego wyniknąć. E... Z tego, co teraz mówimy i z tego, co wiemy jeszcze sprzed wojny, Rosja ekonomicznie nie była jakimś wielkim potentatem. Na ile w sankcje zachodnie na Rosję uderzyły w Rosję taką? Bo ja pamiętam powiedzi polityków rosyjskich na parę dni po wybuchu wojny, kiedy tymi sankcjami zaczęto dopiero grozić, to im mówi tak Panowie, my to wszystko mamy przeanalizowane, Jesteś przygotowani na długotrwałe sankcje, w związku z tym nie straszcie nas, bo no, bo nie ma czym za bardzo. Jak w rzeczywistości te sankcje wpłynęły na Rosję, bo są bardzo różne sygnały st stamtąd o, Duży temat. Natomiast tak, powiem, <laughs> że te sankcje mają kilka wymiarów. Tak. Jeden wymiar to jest taki wymiar długofalowy, czyli to są sankcje gospodarcze, i wymiar krótkofalowy, którego Rosyjskie elity doświadczają od razu, to są sankcje przeciwko oligarchom. No i z tymi sankcjami przeciwko oligarchom idzie różnie, ale w wielu krajach udało się te jachty, mieszkania zamrozić, yy, przejąć, i, i, i rzeczywiście część oligarchów doświadcza problemów, uciekają z Rosji do Izraela, do Turcji i próbują tam znaleźć schronienie. Jakie Rosjanki nie mogą kupować tych torebek w butikach, w, w Chanel a i innych. To no jest tragedia generalnie, to, to widać w internecie. To jest, to, 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 tak. To, to, są, to są sankcje dotyczące całe, no, na społeczeństwo, ale nie na całe. Na, na wybranych no tak, przedstawicieli. Tak, tak. Społeczeństwa na tych, co pipili, pi, których ustami lud pił Szampana. Natomiast sankcje finansowe które były nałożone na rosyjską gospodarkę no w pewien sposób były mocne tak czyli zamrożenie rosyjskich rezerw walutowych no bo może nie wszyscy wiedzą jeżeli państwo ma rezerwy walutowe tak jak Rosja to duża część tych rezerw w Rosji prawie większość tych rezerw w walutach innych krajów czyli euro dolar funt brytyjski jest jako zapis na koncie banku centralnego emitenta, czyli Banku Centralnego Wielkiej Brytanii, e, Unii Europejskiej e, czy, czy amerykańskich Fedów. No i to łatwo jest zamrozić. To była około połowa e, walut rosyjskich, które Rosja po, posiadała, reszta była w innych walutach w Iłanie. I jeszcze mieliśmy chyba 140 miliardów rezerw w złocie, które było trudno upłynnić. Więc Rosja na początku nie mogła swojego dolara specjalnie bronić i ten dola, rubla, przeciw, rubla przeciwko dolarowi. I ten rubel zaczął mocno tracić na wartości. Dotarł chyba nawet do poziomu 140 rubli za dolara, ale potem znowu zaczął się umacniać, zaczął się umacniać dlatego, że no państwa Zachodu, głównie Europa, są zmuszone do kupowania rosyjskiego gazu i ropy naftowej. No, niestety, gospodarki są powiązane, a nawet, tak jak też niektórzy mówią tutaj, nawet nasza polska umowa z gazem jest taka, że my płacimy za gotowość do odbioru, więc nawet jak nie będziemy odbierali tego gazu, to i tak musimy zapłacić, bo zobowiązaliśmy się do odbierania, płacimy za to, do czego się zobowiązaliśmy i tyle. Więc, więc Rosja dostaje wtedy te, te twarde waluty. To jest w wysokości powyżej 300 milionów dolarów dziennie? No chyba dwa dni temu pokazała się taka analiza, czy dane mówiące o tym, że od początku wojny Zachód wpłacił na konta Moskwy 30 miliardów tak, 30, 30 dolarów kilka miliardów. A... Tak, a na pomoc Ukrainie przeznaczył w tym czasie tam miliard, zdaje się, to taka różnica była podawana. No ale ogromne pieniądze idą do Moskwy Ogromne sposób. pieniądze idą. Oczywiście jest koszt wydobycia, tak. To jest też pytanie, że wiemy, że Rosja sprzedaje swoją ropę naftową z dyskontem. Nikt nie chce specjalnie się bawić w to, w to ryzyko kupowania z Rosją, więc e, zdaje się, Indie skorzystały z okazji i kupiły po prostu baryłkę ropy od Rosji po 35 dolarów, zdaje się. No to to jest mocno poniżej ceny rynku. No to powoduje, że ta rosyjska gospodarka nie ma takiego dopływu waluty i no zaczyna być problem z zakupami. Ale druga rzecz jest taka, która mniej była na początku akcentowana to są zakazy sprzedaży do Rosji różnych części zamiennych, części do przemysłu yy, metalurgicznego, kosmicznego, militarnego, elektronicznego i, i, i całych gałęzi przemysłu, które oparte są. Na produkcji, których produkcja opiera się na podzespołach zachodnich, nawet maszyny w przemyśle metalurgicznym opiera, opierają się na, na produkcjach zachodnich. Rosja tego nie, produko, nie produkowała sama. Więc... Mało okazało się, że Łada, czyli czysto rosyjski produkt nie może być produkowany, bo nie ma części za granicą. Tak, a to łada zdaje się chyba przyjął Renault. Renault w końcu nie chciał zamknąć swoich fabryk, ale w końcu zdecydował się, że przyłącza się do sankcji i nie będzie produkował w Rosji. Prawdopodobnie nie dlatego, że Renault jest taką świetną firmą rozumiejącą problemy humanitarne świata, tylko zabrakło części. I, i może tak to wygląda. No, ale to też no, jest taki autor, analityk yy, Kamil Gallieff, yy, no, bo Mocno, bardzo duże, ciekawe wątki opisuje na, na Twitterze. Jest obecny, po, po polecam obserwowaniu i on opisuje, jak to może wpływać na Rosję. To znaczy, to dotyka już na przykład rosyjskiego taboru kolejowego, bo ten też został przestawiony na części zachodnie. Więc yy, jeżeli popatrzymy na Rosję, wielkie obszary, one są spięte kolejami, bo nie są spięte drogą, bo te drogi są tam fatalnej jakości. Nie wytrzymałyby też tych różnic, temperatur, i tak dalej. To było trudno budować. Z drugiej strony, również zaczyna brakować części zamiennych do samolotów. Są ograniczone połączenia lotnicze. Więc on twierdzi, że z tego powodu Rosja będzie się osłabiała i może nastąpić do rozluźnienia, a nawet rozpadu poszczególnych frakcji i w ogóle nie w oparciu o różne separatyzmy nacjonalistyczne, religijne, jak niektórzy mówią, tylko po prostu. Z tego powodu, jakby to podsumowując, że gubernator danego okręgu jest odpowiedzialny za dostarczenie ludziom, no, zabezpieczenie ich w, w pewne towary, w, w, w możliwość przeżycia. Putina się zra, w Rosji raczej nie krytykuje, to jest świętość, on sobie wypracował taką pozycję, no więc cały wszystkie problemy spadną na gubernatorów. Jeżeli one spadną na gubernatorów, gubernatorzy zaczną kierować się egoizmem i na przykład już w kraju sewastopolskim podobno zaczynają gromadzić cukier i nie wysyłać tego cukru w inne rejony Moskwy. Więc zaczyna się dziać to, że ta gospodarka zaczyna się dzielić i to może prowadzić do pewnych takich rozluźnień, rozpadów czy, czy separatyzmów, nie wiem. No. z Taką tezę postawił i no, można się temu przyglądać, no bo tutaj jeżeli Rosja nie, Otrzyma na przykład takich części z Chin czy z sk kontynentu, to, to, to będzie problem. Zresztą nawet to może jest dlatego przyczyną tej słabości rosyjskiej armii, bo my widzieliśmy. Mm, no, stary sprzęt w boju rosyjskim, tak? Sprzęt, który. Nie widzieliśmy tych takich masowo produkowanych, tych sprzętów, które no, analitycy oceniali na paradach rosyjskich, że Rosja już tutaj kolejną generację broni stworzyła. No, nie jestem ekspertem od broni, ale, ale mniej więcej yy, Rosja stworzyła różne. Prototypy, różną, nawet działające już no, nowe uzbrojenie, natomiast nie mogła wprowadzić jej do masowej produkcji, ponieważ od 14 roku istnieją już embarga na dostawy różnych komponentów do Rosji. Chociaż z tego co słyszeliśmy, widzieliśmy, no niektóre kraje zachodnie splamiły się tym, że omijały te embarga. Francuzi, Niemcy, wszyscy poza praktycznie Polską i Węgrami. Tak? Tak. Te kraje są teraz jako jedyne objęte obciążeniami finansowymi. Nawet myśmy się A... spierali na Twitterze, ja tu mówiłem, że no, no, jednak to nie, niewielkie kwoty są, nie? ale jak sobie dzisiaj tak myślę, to może te niewielkie kwoty dotyczyły kluczowych komponentów, bez których by nie powstawały mhm. potem czołgi i tak dalej. Mm -hmm. Jest ryzyko wybuchu społecznego, bo jak się patrzy na y, potencjalne wyniki wyborów i y, wsparcia y, Rosjan dla władzy, to one rosną. Znaczy wiele osób to dziwnie miała, akurat nie, y, no, ale Rosjanie konsolidują się wokół władzy, i mimo tego, że jest coraz ciężaj, bo tak. Nie ma podpasek. Rosjanki muszą wyrzucać torebki guczy, i tak dalej. Więc jest słabo. McDonald's się wycofał. To mimo, że jest tak strasznie słabo, to oni da, wspierają jeszcze mocniej swój rząd. To jest wytłumaczalne. No to jest wytłumaczalne, dlatego że no, kiedy jest kryzys, wszyscy się koncentrują wokół władzy, to nie jest tylko cecha rosyjska. Z drugiej strony wiemy też, że Rosjanie byli w stanie wiele znieść, tak? Za czasów sowieckich też byli w stanie wiele znieść. Jak ci ludzie przyjeżdżają z, na Ukrainę i walczą, i to, co słyszymy od Ukraińców, co oni opowiadają o tym dobrobycie, które na Ukrainie zas, zastali, gdzie dla nas Ukraina nie jest specjalnie krajem dobrobytu, tak? To znaczy, że oni żyją w takich warunkach, że cóż, wiele im zaszkodzi. Nie? Więc nie wiem, czy takie będą wybuchy tutaj niezadowolenia. Jedną rzecz, którą wspomniany przeze mnie Galiew mówił tutaj na temat Rosji, że jest jednak pewna różnica, że w przypadku różnych kryzysów w Rosji wcześniej, kiedy Rosja na początku też swojego. No, po istnienia po Związku Radzieckim doświadczała, to ludzie byli w stanie na przykład, mając doświadczenie, tak jak też od nas starsi z tak zwanej komuny, mieli doświadczenie zadbać o swoją żywność, to znaczy no, sobie zrobić ogródek, nie, jakoś to tam przeżyć. A dzisiaj ci młodzi to troszeczkę tacy jak u nas, milenialsi, no, pewno mnie zabiją. Nie tutaj. ogarniają. Nie ogarniają. Pewno mnie to zaraz zabiją, no, ale ponoć te ogródki tak nie, nie, nie wykwitną e, hmm. ładnie. I no, to może powodować yy, mm, to, że, że no w końcu dojdzie do jakichś problemów w Rosji, no, ale to, na, na to, to trzeba te to takie sankcje, które dż, długo działają, na to trzeba poczekać. Zresztą popatrzmy na Iran. Iran jest pod sankcjami od długiego czasu. No i władza się jakoś trzyma, ludzie się nie, specjalnie nie zbuntują. Jak się zbuntują, no to, to jest to w jakiś sposób siłowo tłumione i dalej wszystko się toczy, no jak się toczyło. Mm -hmm. eee, Wrócę na koniec do Afryki Rosji. Bo jak spojrzeć na statystyki, to większość, uwaga, żywności e, Afryka importuje w, z Rosji i z Ukrainy. W większości z Rosji. Są kraje, które praktycznie 90% żywności importują z Rosji. To, co się dzieje teraz w Rosji i na Ukrainie, no, już dziś wiadomo, że przyniesie duże problemy. Ukraina mówi, że nie będzie eksportować żywności w ogóle. Rosjanie być może nie będą mieli czego eksportować. Czy ta sytuacja na Ukrainie nie niesie ryzyka głodu światowego i po tym pierwszym miejscu apokalipsy, po zarazie, Przybył drugi wojna, a trzeci jeździec, czyli głód no, coraz bardziej chyba jest widoczny na, 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 na horyzoncie. Na ile ta sytuacja jest realna, że Afryka mimo ogromnych terenów, które mogłaby wykorzystać do, do wytwarzania żywności, popadnie w głód, co spowoduje w efekcie migrację, co w efekcie uderzy w Europę, co w efekcie uderzy w nas. No jest to sytuacja ryzykowna, powiedzmy sobie tak. Nie wiem, czy to będzie głód, na pewno to będzie bieda, dlatego że jeżeli chodzi o dostawy Rosji, samej Rosji, tak, Ukraina też ma jakąś du dużą część w Afryce, natomiast najbardziej uzależniony jest Egipt, który powiedział, że jeszcze no, do końca roku ma rezerwy. E uzależniona jest mocno Nigeria, Sudan, Republika Środkowej Afryki, która Bierze, jak pokazują dane z Libanu, zboże, ale Liban bierze zboże z Rosji i z Ukrainy, więc tutaj nie ma specjalnej różnicy. No, no. So, Somalia jest chyba w krytycznej sytuacji, teraz patrzę na, na wykresy. Somalia 100% żywności importuje z Ukrainy i z Rosji. Tak, do tego jeszcze Tunezja. Z czego, jeżeli do, do, na Somalię jeszcze wróćmy, A, z proszę. czego 70%? 70 żywności somalijskiej jest żywnością z Ukrainy, która powiedziała, że nie będzie eksportować, tak y, dorzucam. Y, jakie kolejne kraje są zagrożone? Tunezja. I oprócz tego znaczy bezpieczne właściwie są na przykład Algieria i Maroko, które biorą zboże z Francji. Tak? Dużo krajów bierze też z Litwy, z Polski, te, te, też, się, też jest eksport do Afryki. Natomiast yy, zasadnicze pytanie nie chodzi o to, skąd kto bierze. Dlatego, że pewne rzeczy można kupować gdzie indziej. Oczywiście będzie to droższe i ceny zboża idą bardzo w górę, ponieważ y, Ukraina i Rosja odpowiadały za 1,4 eksportu zboża światowego. No to, bo, tak mówiło się, to spichlerz świata. I y, to już podnosi ceny, to już powoduje, że w Tunezji, w Libanie następuje racjonowanie. Żywności, racjonowanie mąki, pieczywa. Mamy też w Egipcie duży wzrost ceny chleba. W Egipcie tam są dwa rodzaje chleba: jest jeden chleb taki prywatny, który można kupić, jest też chleb, który jest dotowany przez państwo. I te ceny przeniosą się na biedę tych ludzi i na imigrację, dlatego. Że to są kraje rozwijające się. W ich koszyku żywności, dużą, w koszyku konsumenckim dużą część zajmuje żywność. Więc jeśli te ceny w żywności wzrosną, migracja do Europy prawdopodobnie ruszy. Niektórzy twierdzą, że nie, że, że no państwa są w stanie te, te dyktatury w tej chwili zabezpieczyć przed tym, ale ja nie sądzę, dlatego że przy dużej też populacji porosnącej, te państwa będą chciały rozładować to ciśnienie właściwie takim eksportem imigrantów, przyzwoleniem na to i ja się obawiam, że takie ruchy w, przy, może w tym roku jeszcze nie, bo to pewno będzie opóźniony proces w przyszłym roku, możemy widzieć. To nie jest tylko ten wzrost cen żywności, jak to analizowałem sobie w ubiegłym miesiącu, to nie ma związku tylko z wojną na Ukrainie i Rosji. On się zaczął w połowie poprzedniego roku, a mianowicie z powodu tego, że Chiny zaczęły mocno skupować żywność na rynku i Chiny ogłosiły pod koniec roku, że są zabezpieczone, mają na półtora roku rezerwy strategiczne zboża dla swojego kraju. Więc to są ogromne rezerwy, jeżeli Popatrzymy, jak, jak, jaką populację mają Chińczycy. Więc to skupowanie zboża też podniosło wtedy już ceny. Dość ciekawe, że, 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 że tak czasowo się, tak przy, przypadkowo się zbiegło w tym czasie, z tym, że, że, że nagle mamy na problem z eksportem zboża z dwóch krajów. Albo to przewidzieli, albo wiedzieli. Nie wiem. Mhm. A czy Chińczycy, jak ich znam, to nie mają chyba planu, żeby wszystkich wyżywić, których mają na terenie kraju, także myślę, że mogą pociągnąć, żeby dłużej na tym, co, co, co zabezpieczyli. E, co możemy dodać do tej sytuacji jeszcze, bo tak, przyjechaliśmy sobie, sobie Afrykę pod kątem e, działań rosyjskich, wyszło na to, że... No są, ale nie jakieś porażające. Konsekwencje tych działań dla świata, no bo jeżeli Afryka duża, zacznie głodować będzie źle. Z głosów, które dochodzą z Ameryki Południowej, też jest mowa o tym, że oni już zaczynają zauważyć rosnące ceny żywności. To jest dla nich dość, dość niepokojące. Abstrahując od Ukrainy, jaki będzie, właśnie, od przyszłości Ukrainy, tak? Jaki może być finał całego tego konfliktu w skali, w skali globalnej? Ja wiem, że teraz szeroko pojechałem, ale gdybyś tak wskazać, mogli kierunki rozwoju i sposoby na ratowanie się przed nieszczęściem, które w Polsce. No, zaskoczył mnie pan trochę pytaniem, natomiast. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Nie, nie, no, no to, to, żeby wyciągać dość duże takie no, przewidywania, ale myślę. Jest trudne, nie? Natomiast myślę, że jeżeli miałbym tutaj coś prognozować, no to to wzrost y, cen y, przyhamowanie niektórych gospodarek, myślę, że też kwestie y, łańcuchów dostaw, tak jak przy pandemii mogą być problematyczne i będzie niepokoje społeczne i jakieś, no i te wspomniane migracje, tak? Bo ludzie, którzy żyją w tych terenach biedniejszych, będą szukali jakiegoś ratunku. No, w Europie, tak. No. No, więc u nas będą też niepokoje, bo no, wydaje mi się, że y, coraz więcej tych imigrantów przybywało do Europy i, i nie wiem, na ile Europa ma jeszcze zasobność, wydolność, żeby się zgadzać na kolejnych rzeczy. Więc zobaczymy też pewną y, akceptację dla pewnych zachowań, dla których akceptacji wcześniej nie było. No ale to, to my się już to kilka lat temu u, u siebie w. Na portalu przewidywaliśmy, że do tego może dojść, tak? dlatego że no, no, no dane demograficzne w Afryce jakby są. No, ten wzrost demograficzny jest, jaki jest. Tak? I, I te kraje, on jest szybszy niż wzrost gospodarczy tych krajów, więc te kraje będą miały problemy. Pomijając już całą sytuację z Rosją, no tak, trzeba się szykować na raczej takie cięższe czasy. Nie? No, zobaczymy. No, chyba, żeby się udało to wszystko, ten konflikt szybko zakończyć, ale wątpię. No i czy, 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 jak, jakie będą dalej plany ekonomiczne, hmm, na przykład Niemiec, tak, te, tego nie wiemy, bo mia, mia, mieli zerwać z Rosją, no ale pytanie, że nie wiem, czy by nie, nie widzieli dalej odbudowania tej współpracy. No, e mi się wydaje, że, że mi się wydaje, że musimy. Jeżeli byśmy chcieli tutaj, m, jak, jako takie kraje Zachodu, tak, coś. Je, jeżeli istniałoby też to coś takiego jak Zachód m, po, poza tymi sojuszami, to byśmy musieli no, postawić na to, że no, trochę oddajemy to za cenę bezpieczeństwa, i, 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 i w tym kierunku patrzeć. Mhm. Bo, Reasumując, tak? Reasumując. Reasumując, lepsze jutro było wczoraj. Jan Wójcik, Euroislam był naszym gościem, w sensie Jan Wójcik z Euroislamu był naszym gościem. Dziękuję panu serdecznie w takim razie i no zobaczymy, co będzie dalej. Będziemy pewnie przyglądać temu z bliska, jak już nastąpi, bo faktycznie nie ma co wróżyć z fusów. To, że będzie źle jest raczej oczywiste. Dziękuję również bardzo do panu i państwu za wysłuchanie.